Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I odzywam się do Was sotę, całkowicie sotę. Mam umytą głowę. Zobaczcie, jak już mi się właśnie spłukało to coś srebrne z włosów. No, także ja już nie nakładam teraz drugi raz, zostawię sobie to na jakąś inną okazję. Z racji tego, że będę miała robione teraz włosy na dniach, albo jakoś raczej pewnie po weekendzie. No i co, ja właśnie jestem w trakcie pakowania. O, proszę bardzo, to wszystko, co tutaj stoi, to są właśnie torby, które zabieram ze sobą, bo dzisiaj jedziemy, słuchajcie, mamy dzisiaj piątek, chyba bodajże 17 sierpnia już. Masakra, jak ten czas leci. Ja właśnie pakuję tutaj wszystkie nasze rzeczy. Dopakowywałam właśnie rzeczy do paznokci, bo liczę się z tym, że może coś mi się po drodze stać, na przykład z pazurami, więc bym chciała sobie tam móc zrobić, dlatego wzięłam to ze sobą. No i co? I tak pomyślałam, że nagram Wam właśnie vloga. O, tak wygląda łazienka. Tutaj są moje trochę rzeczy i tutaj są moje trochę rzeczy. No i tutaj są moje trochę rzeczy, tutaj są moje trochę rzeczy i tam są moje trochę rzeczy. Także jak widzicie, to po prostu byłam porozkładana w każdym możliwym kącie. Ja za chwilę właśnie sobie tutaj przycupnę. Tutaj jest zawsze miejsce, gdzie dla Was nagrywałam, więc teraz możecie zobaczyć, co powodowała tutaj właśnie, o, to moje tło, które tutaj zresztą widzicie. Na razie go nie wyciągam, bo to jest vlog, więc nie będę się tutaj, wiecie, jak się to mówi, nie będę się tutaj, no wiecie, o co chodzi. Nie będę tego rozkładać niepotrzebnie, bo nagrywam vloga, więc nie potrzebuję tutaj super pięknego tła. Tło takie jest, jakie jest, czyli to jest właśnie ten pokój. Synek mój jeszcze trochę dogorywa. O, tutaj jeszcze troszeczkę śpi, także ja biorę się za kawę, za śniadanie. Robię nam śniadanko, dopakowuję jeszcze torby. Cześć! No i co? Jakaś pielęgnacja, tonik i te sprawy. No i na pewno się pomaluję, więc myślę, że dopiero odezwę się teraz, jak coś sobie wytworzę na oku. A na oko dzisiaj miałam ochotę, właśnie miałam Wam powiedzieć. Ja w ogóle też zrobię Wam przybliżenie na tą paletkę, gdzie ja teraz poszyłam. Słuchajcie, ja tu po prostu nie ogarniam, ale to nie... Dobra, ja tu się zaraz będę szukać, bo widzę, że mam. Dobra, mam. Są w tej torbie. O, tutaj to jest torba, którą ze sobą zabieram. Pomyślałby teraz ktoś, Boże, na ile ona jedzie. Więc jakby ktoś pytał, no to prawdopodobnie jedziemy na tydzień, dwa. Jeszcze nie wiem. 23 odbieramy Oliwię z Edynburga z lotniska. Przywozi ją Ania, także zostanie dzień u nas. Znaczy dzień, no w sumie nawet nie dzień, ale przywozi ją 23, 24 wraca. No, także taka sytuacja. No i co? No i posiedzimy sobie trochę. Na razie nic nas tutaj nie trzyma. Ja cały czas czekam jeszcze na papiery, czekam na decyzję. Szkoła jeszcze przed nami. Na razie wszystko jest jakby pod jednym wielkim znakiem zapytania. Dopóki nie dostanę decyzji, to nie mogę niestety nic ruszyć. No i co? Więc to tak by wyglądało. Więc do czasu, myślę, przyjścia papieru tego takiego ważnego dla mnie, to ja sobie po prostu pociluję u Krzysia. No, nie mogę się już doczekać, żeby się z nimi zobaczyć. Powiem Wam, że masakra, nie? Normalnie masakritos. Masakritos, strasznie, 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 strasznie za nimi tęskniłam. Także bardzo, bardzo się cieszę, że ich będę mogła zobaczyć wszystkich. No, także co? Do usłyszenia. Biorę się za kawę. Biorę się za make-up. O właśnie, miałam Wam pokazać, którą w końcu paletkę. Tak już chciałam skończyć, a tu popatrz. Czekajcie, pędzelki wzięłam sobie tylko te, które używam. Widzicie, nawet nie mam Was jak teraz tutaj postawić. Ok, jeżeli chodzi o paletki, co biorę ze sobą? Bo te włosy mnie denerwują, zaraz je zjem. Widzicie? Biorę paletki. Chyba dużo tu do paznokci. No nie mam, kurczę, nawet tu żadnej kosmetyczki jakiejś takiej, żeby się tak ładnie, zgrabnie spakować. Biorę Decali Contour, oczywiście. No i zastanawiałam się nad tą właśnie. Dopiero ją dzisiaj chyba pierwszy raz będę używać. Patrzcie na kota. Daisy! Znalazła. No, także tą czekoladkę będę chciała użyć. I to jest Chocolate Elixir. Ja chyba jej jeszcze ani razu nie używałam, więc ją użyję. No i wzięłam sobie, słuchajcie, mimo wszystko, tak się wahałam, czy wziąć to, czy wziąć tą Sofix. Ale chyba postawiłam na Maxineczkę. I nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze się będę zastanawiać, czy wziąć Maxi, bo w Maxi z kolei jest trochę za mało tych kolorów, a w tej też mam brązy.
A skoro biorę dekali kontur, to w sumie też mam tam, no, do konturowania twarzy i w sumie i rozświetlacz, także zastanowię się, czy nie zamienię sobie maksineczkę tą Sofix. No, także odzywam się do Was niebawem. No i hejo, hejo, odzywam się do Was po raz drugi. Tak, jednak przytargałam, słuchajcie, tło i pomyślałam, że tak szybciutko Wam postaram się pokazać. Dzwonił Krzysio, będzie za jakieś półtorej godziny, więc mamy spokojnie czas. Ja właśnie wciągnęłam Michę Płatków i popijam kawę. Także smacznej kawy Wam życzę. I jednak zrobiłam, słuchajcie, jednak zrobiłam zamiankę, ale to tylko po to, bo faktycznie paletka Maxi jest fajna, ale o, ja ostatnio lubię sobie tak pofisiować, poeksperymentować i nie chcę mi się mieć na oku tylko i wyłącznie, że tak powiem, brązu. I stwierdziłam, że jednak dzisiaj zrobię makijaż tą paletką. Jak wiecie, jest to odpowiednik dużo, 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 dużo tańszy od Anastazji Beverly Hills. Renesans, coś tam, ja nie pamiętam dokładnej nazwy, ale tej coś tam renesans. Także modern chyba renesans. Także to jest właśnie odpowiednik niby tej paletki. Ja Anastazji nie mam. Już Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Czekajcie, bo mi synek tu pootwierał 1500-1900 stron. 33 funty. Już widzę. Modern Renaissance. O, tak ona wygląda. Tak by to wyglądało. Oczywiście Wy na pewno wiecie, o której paletce mowa. Także tak wygląda jakby oryginał. No i poczekajcie, dajcie mi, ja spojrzę tak szybciutko. No faktycznie, można by lekko stwierdzić, że jest ona robiona na może jej wzór. Brakuje mi tu tylko i wyłącznie... No, nie do końca, nie do końca, słuchajcie, bo brakuje mi tu pomarańcza i brakuje mi różów. Co prawda tutaj są dwa róże, ale te róże są bardzo ciemne, bardzo przygaszone, a tutaj jednak w Anastazji te róże rzucają się jakby bardzo w oczy. Także może nie do końca jednak tak jest, jakby ktoś chciał widzieć, ale faktycznie jest ona nieco, nieco zbliżona. Także... Co, wykonamy sobie właśnie tą paletką makijaż. Ja oczywiście Wam też jakby zrobię takie swatche, nie wszystkich może, ale kilku chociażby cieni. A jeżeli chodzi o to, co chyba jednak ze sobą zabiorę, to chyba się pokuszę na podróbeczkę chudej i jest to Amber Passion z Primarka, która ma w sobie takie kolory. Także stwierdziłam, że jednak sobie zamienię Maxi na tą właśnie paletkę, a to z racji tego, że po pierwsze, żeby nie dźwigać, żeby jednak nie brać tak dużo, bo jak znam życie, to z tamtej paletki na przykład nie używałabym absolutnie nic do twarzy, bo mam tutaj swoich ulubieńców i zdecydowanie nie jestem w stanie ich zamienić. No a tutaj, jak pamiętacie, zaraz Wam zresztą zeswatchuję, mamy naprawdę wystarczającą bazę tutaj kolorystyczną do stworzenia bardzo fajnego looku. Zobaczcie, takie fajne dzienniaki, bardzo fajne kolorki. Czyli makijaż zrobię sobie tą, jeżeli uznam, że bardzo fajnie mi się nią będzie pracowało i fajnie wyjdzie to na oku, to ją również ze sobą zabiorę i to byłyby dwie moje paletki, które ze sobą bym wzięła. Czyli właśnie Amber Passion, w której bardzo mi się podobała kolorystyka, oraz właśnie ta czekolad. A jeżeli nie, no to jeszcze się zastanowię, którą z paletek wziąć. Jednak trudny wybór. Na twarzy mam, oczywiście mam już twarz oczyszczoną, mam naniesiony tonik. Teraz naniesiemy sobie kremik. Kremik oczywiście Pixi. Kończę go, wykańczam cały czas. To jest ten taki krem w żelu H2O. I nanoszę go na... Wczoraj robiłam sobie maseczkę, słuchajcie, nie pamiętam Yokoshi, nie pamiętam tej nazwy. Wklejałam Wam na Instagrama, na bank. Na Instastory chyba. I na mój dzień chyba na Facebooku. Bardzo fajny efekt po tej, bo to była maseczka taka jakby dwufazowa. Najpierw mieliśmy peeling, bardzo fajny, taki rozgrzewający, słuchajcie. A potem dopiero właśnie maseczkę i bardzo fajna taka. Ona się robiła, Wam zamieniała w takie złoto i trzeba było ją potem zmyć. Cześć! Tak jednak jedziesz ubrany? No dobra, idź się myj, kochanie, bo chcę nagrać szybko. Hmm? No, także ten kremik już mam naniesiony jako pielęgnację. Jestem przekonana, że jak skończy mi się ten krem, to zakupię inny, ale też z Pixi. Bardzo, bardzo fajne produkty. Bardzo fajnie mi się z nimi współpracuje.
Dobra, teraz rzecz, bez jakiej ja sobie siebie nie wyobrażam i moja twarz jest w ogóle nie jest moją twarzą, to są to brwi. I zróbmy sobie brwi. Użyję, widzę nawet, że w tej paletce, słuchajcie, jest jeden fajny cień, właśnie ten ciemny. Ten tutaj, no, do zrobienia brwi i nawet bym się pokusiła, żeby go użyć, aczkolwiek jeszcze go nie używałam. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Ale powiem Wam, że faktycznie brwi to jest ta część na twarzy, bez której no nie wyszłabym z domu jednak. To jest coś, co po prostu musiałabym mieć zrobione, a oprócz brwi rzęsy to jest druga rzecz, a reszta to już mogę wyjść bez podkładu, mogę wyjść bez niczego na ustach. Mam na myśli oczywiście kolor, ponieważ zawsze używam jakieś pielęgnacyjne albo nabłuszczające produkty do ust. Także na ustach zawsze coś u mnie jest, też nie ma opcji, żeby nie było. No i zawsze mam też koło siebie właśnie jakiś produkt do ust. A propos produktów do ust, ponieważ ostatnio mi kilka razy pod rząd kilka osób zadawało pytanie, jakie ja polecam właśnie balsamy. Wiem, że o tym filmik na pewno jest na kanale, bo wiem, że taki nagrywałam o produktach moich do ust, co polecam i tak dalej, co używam. Więc odsyłam serdecznie. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć tak na szybko, że polecam dwa produkty. Ja je właśnie używałam teraz non-stop. Mogłabym doliczyć ten trzeci, natomiast ten trzeci to jest po prostu lip gloss, ale on fajnie bardzo nabłyszcza usta i powodował, że te usta były nawilżone. Więc pierwszym, od jakiego bym zaczęła i jaki używam każdego dnia, jest to Pixie Skin Treats. I to jest odżywczy lip polish do ust, tutaj mi się reszta zmyła, tak on wygląda, on chyba kosztował, słuchajcie, proszę bardzo, Ewcia, na Twoje życzenie, aczkolwiek widzisz, światło się odbija, a ja tutaj nie mam zooma, ale jest to Pixie, powtarzam, o może tak z daleka, bo tutaj się odbijają jednak te napisy, jest to Pixie odżywczy lip polish do ust, czujący również, ponieważ ma tutaj takie właśnie fajne wypustki, które fajnie tutaj, o jak aplikujecie produkt, one bardzo fajnie pobudzają Wam Wasze usta do pracy poprzez właśnie takie skrabowanie ich. Także bardzo fajny produkt. Ja go mam właśnie teraz tylko i wyłącznie. On też właśnie nadaje od razu takiego lekkiego połysku. Bardzo fajnie nawilża, dość długo się trzyma. I tyle. Kolejnym produktem, po prostu już zdękowany. Zobaczcie, totalnie zdękowany produkt. Już widać w ogóle szpatułkę, aplikator i ja to już po prostu nabieram w ten sposób. Słuchajcie, ja już jadę tu po ściankach. I jest to nic innego jak Eveline olejek do ust Push Up Effect. I ja mam Vanilla 01. Także Eveline Cosmetics olejek do ust. Polecam. Ja tutaj akurat mam vanilla, miałam jeszcze ten różowy, miałam chyba fioletowy, także polecam Wam każdy z nich. No i trzecim produktem, takim fajnym, pielęgnacyjnym, ale też od razu nawilżającym, jest błyszczyk do ust, lip gloss od NYXa, NYX Lingerie, jak wolicie. Mam nadzieję, że to będzie widać. O! Tak to by wyglądało i jest to po prostu lip gloss i tyle. I jest on w kolorze clear, czyli bez koloru, transparentny. Także to są trzy produkty, które ja po prostu notorycznie używam do ust. Jak widzicie, brwi mam już zrobione i czuję się o wiele, wiele lepiej. Czuję się, że mam twarz w ogóle jakąkolwiek. O, Kawcia przyszła, dziękuję. Pyszna kawa, pyszna kawa. Kawa rano to podstawa. Teraz naniesiemy sobie odrobinkę. Dzisiaj nie chcę mocnego makijażu, ponieważ jednak większość czasu spędzę w podróży, ale nanosimy sobie bez żadnej bazy, po prostu na pielęgnację nanoszę podkład. Podkład używam ten w sztywcie. Widzę, że mogłam jednak chyba śmiało zmieszać go sobie z tym jaśniejszym. Widzicie, to ja nie nakładam jego nie wiadomo jak dużo. Pod oczy powinnam dać ten jaśniejszy odcień. Czekajcie, wezmę go. Wzięłam właśnie teraz jeszcze ten jaśniejszy kolorek i to jest F8 i tym kolorkiem wyjadę sobie tutaj pod oczy i to od razu będzie dla mnie też taka opcja korektora. O, tutaj on jest jaśniejszy, więc się świetnie nada. Jak widzicie, bardzo już zbladłam.
bardzo, bardzo od ostatniego w ogóle czasu. Pokazuję F8, F10 i to są dokładnie te podkłady w sticku z Revolution. Także oba chyba wezmę jednak, bo widzę, że o wiele fajniej się spisują. Szczoteczkę już mogę odłożyć. Teraz właśnie tak widzę, że wezmę sobie w siateczkę, spakuję chyba moją pielęgnację albo takie płynne jakieś płynne produkty. Okej, teraz weźmiemy sobie pędzelki 2 do oczu i czekajcie, które ja tutaj wybiorę. Wybiorę sobie 3 pędzelki, myślę, że mi powinno wystarczyć. Moje oczywiście ulubione. Czekajcie, jeszcze jeden jest. Dobra, mam 16. I teraz sprawdźmy sobie właśnie pigmentację. Pokażę Wam jakieś tutaj swatche tej paletki. Nie chcę Was tutaj... Nie chcę Wam świecić po oczach lusterkiem. Tak to wygląda. No i zeswatchujmy sobie. Bardzo mnie ciekawi na pewno bazowy jakiś. Widzę, że tutaj ten jasny, on jest taki, no może i nawet by dał radę, aczkolwiek on jest chyba taki troszeczkę bardzo wybielony. Zobaczymy, jak on się okaże na oku, bo jednak jest taki troszeczkę w różowy odcień. Tutaj kolejny biały odpada, a poza tym bardzo ciężko się transferuje. A jeszcze poza tym on jest chyba z jakimiś... Nie wiem, czy on nie jest z jakimiś drobinkami, słuchajcie. Coś takiego. Zobaczymy, za chwilę zobaczymy. Teraz interesują mnie co? Pokażę Wam może tutaj ten taki czwarty z cieni. Zaraz zobaczymy, jak też pigmentacja. Ładny kolorek, taki nie wiadomo, bliżej nieokreślony. Taki niby przybrudzony, bardzo przybrudzony róż. Teraz ten taki właśnie mocniejszy róż. W sumie to powiem Wam, że w tej palece dwa są bardzo do siebie... zbliżone odcienie, właśnie ten różowy i ten różowy. Tak by to wyglądało. I teraz pokażę Wam jeszcze coś z brązów. Tak by to wyglądało. Tak mniej więcej tak się spisuje ta pigmentacja, także naprawdę nie jest źle, nie jest źle. No i co? Przejdźmy może do samego makijażu oka. Ja się tak waham, który faktycznie z tych jasnych tutaj użyć, ale dosłownie tylko jakby delikatnie pod łuk brwiowy. Nie jest źle, nie jest źle, także użyłam ten pierwszy, który wydawał się być takim lekkawo różowym. I dzisiaj chyba zrobimy sobie coś z brązami, ale właśnie taki trochę ciemniejszy. Tak jak mi radziłyście i doradzałyście, to tak spróbujemy dzisiaj coś wytworzyć. Mam teraz naniesiony kolorek, słuchajcie, Pumpkin. To jest kolorek Pumpkin. Nie używam żadnej bazy, jak widzicie. I to samo zrobię z drugą stroną. Teraz nałożymy sobie cień, który nazywa się Hot Tea. Jest on w drugim rządku. I to też jest taki brąz. Tak by to wyglądało. To jest ten Hot Tea, a to jest Pumpkin. Także różnica między tymi dwoma cieniami nie jest jakaś kolosalna, ale jest troszeczkę właśnie w odcieniu. Postaram się też troszeczkę wyjechać do góry, tak jak mi też radziłyście. Także bardzo dziękuję Wam za wszystkie rady, bo dobrze wiecie, że ja się cały czas uczę. Ja nie podpatruję, po prostu jadę jak mi pasuje, że tak powiem. Okej, także tak by teraz wyglądało oko. Teraz ja będę chciała nieco przyciemnić i do tego użyję albo, jak to się nazywa, Carrot Cake albo Red Velvet. I teraz Wam pokażę. To jest Carrot Cake, a to Red Velvet. Podobają mi się te kolorki. Tak wyglądają. Więc najpierw nakładam Carrot Cake. Dobrze, tak to wygląda i teraz przyciemnię właśnie tym Red Velvet. Teraz cień, który pójdzie na środek powieki, to się właśnie zastanawiam. Albo ten, ale on jest przyciemnawy, albo ten. Ale takie złoto tutaj na środek, naprawdę? Może dla rozjaśnienia, co? Dobra, ja myślę, że wystarczy. I teraz jeszcze, żeby to fajnie tutaj się zrównało, to nałożę te dwa poprzednie i dokładam je tutaj od góry, żeby to mi się ładnie tutaj wszystko wyrównało, połączyło. To są dokładnie te dwa poprzednie cienie, które aplikowałam.
Tak by wyglądało moje oko. Pewnie mogłabym dodać jeszcze troszeczkę tego brązu, takiego naprawdę brązu, bardzo ciemnego. Może damy go tutaj w zewnętrzny kącik oka. To jest taki dość ciemny cień. Że wystarczy. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, również damy sobie jakiś brązik. Czekajcie, wezmę tylko pędzelek. I tak patrzę, który, ale chyba się skuszę na Red Velvet. Dobrze, i dodam tego ciemnego brązu. Tak by to wyglądało. Ok, i teraz jeszcze ten najjaśniejszy, ten taki bialutki cień damy sobie tutaj w wewnętrzny kącik oka. I on spowoduje, że rozjaśni nam się troszeczkę ten kącik. Jeżeli chodzi o paletkę, to same uznajcie, same dajcie odpowiedź, co o niej myślicie. Jestem przekonana, że biorę ją ze sobą i szczerze powiedziawszy nawet chyba nie wiem, czy wezmę. Jeszcze się zastanawiam, czy wezmę tą, chociaż ten pomarańcz mi się podoba. Dobra, biorę te dwie paletki w takim razie. Bardzo mi się podoba ten efekt, bardzo fajnie się z nimi pracuje. Także super. Teraz co mi pozostaje? Troszeczkę konturu, troszeczkę ciepła na twarz. Ale najpierw łyczek kawy. Ok. O, ciupinkę. Ocieplę i przybrązowię i przykonturuję za jednym. Zdrówko! Dziękuję. Za jednym zamachem. Ok. I odrobinę rozświetlenia. Przy. Na zdrówko! Dziękuję. No, pięknie. Ok. Mieszam te dwa rozświetlacze z tej paletki ze sobą. Teraz jeszcze ociupinkę na łuk Kupidyna. Dodam też złotego. Zdrówko! Dziękuję. Wszyscy teraz na zdrowie mówimy Gracjanowi. Jeszcze tylko może ociupinkę tego najjaśniejszego, ja go uwielbiam i dodam go tutaj do samej góry. O! Żeby troszeczkę to fajnie tutaj ze sobą rozmieszać. I dodać sobie troszeczkę, wiecie co, rozświetlacza tutaj na tą górną. Moją ruchomą powiekę. Sprawdzę, jak one się tutaj spiszą z tym błyszczącym tutaj cieniem. Tak po prostu, mały eksperyment. Fajnie, jest dobrze. Także tak by to wyglądało. Jak zwykle nie wiem, co wy tam widzicie, ile wy widzicie, ale zaufajcie mi, że naprawdę makijaż wyszedł super. Dobra, zamykamy paletkę. Oczywiście wkładamy do pudełeczka, jak żeby inaczej. To są pędzelki i szczoteczki, które ze sobą zabieram. Także to jest druga siatencja. Tutaj w tej siateczce schowam sobie wszystkie płynne rzeczy. Tutaj mam jakby w siateczce moje takie płynne kosmetyki. Czyli to jest siateczka numer 3. No i siateczka z jakimiś tam duperelami, kosmetykami, z kolorówką jest tutaj. Co ja użyję dzisiaj do ust? Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno ten produkt biorę do torebki. Może użyjemy sobie jeszcze tusz, ponieważ mamy niewytuszowane rzęsy. Zrobimy to w tym momencie. I jak widzicie, też nie przypudrowałam w sumie okolicy pod oczami. I to chyba też nie jest dobre, więc może któryś jednak chyba z pudrów też wezmę. Tutaj chowam to. Jeżeli chodzi o usta, to chyba tylko, nie wiem, może i błyszczyk. Nie wiem, wzięłam sobie ten z NYXa, słuchajcie. Ale on był trochę, nie wiem, czy nie za różowy. Nie wiem, czy nie jest za różowy i nie wiem, czy nie wiem, co tego drugiego jeszcze. Tak by to wyglądało. Tu jest w kamerze różowo, u was widzę, że jest taki bardziej przybrudzony różowy. Tak by wyglądał skończony mój makijaż, bardzo codzienny. Dajcie znać, co wy myślicie, jak oko. Jeżeli chodzi o wykończenie całe, to brakuje mi tylko przypudrowania okolicy oczu i zrobię to za sekundę z wami, także dajcie mi uno momento. Ok, teraz przypudruję jeszcze tylko okolice pod okiem i to już będzie naprawdę wszystko. Ok, ja myślę, że to, co się wyświecało,
już się wyświecać nie będzie. I jeszcze wzięłam kilka produktów do ust, bo się nie mogłam zdecydować. Wiecie, jak to my kobitki mamy. Dobra, błyszczyk biorę do auta, będę poprawiać, balsam biorę do auta, olejku nie biorę, zostawiam. Okej, okay. Tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Mi to wykończenie podoba się bardzo, nie ma niczego, co bym mogła chyba jednak poprawić. Wszystko jest tak, jak bym chciała mieć. Zobaczcie teraz wykończenie. Wszystko jest bardzo, bardzo delikatnie. Zobaczcie teraz oczy. Ja nigdy nie umiem właśnie pokazywać Wam oczu, jak mają tutaj wyglądać. Może tak trochę jeszcze z bliska. Trochę na dół, trochę w bok, drugi bok. Nie wiem. Oceńcie same. No i zrobiłam tak, jak też mi radziłyście, czyli wyjechałam troszeczkę tymi brązami do góry. Bardzo mi się podoba faktycznie ten efekt i bardzo Wam dziękuję za tą radę. Więc tak, o olejkach, o balsamach Wam wspomniałam. Pokazałam Wam mniej więcej, co ze sobą zabieram. To zabieram ze sobą. Tutaj mam oddzielnie paletki. To też jakby biorę tutaj razem z tą jedną siatą z kosmetykami. O, dokładam. Kolejna siateczka z pędzelkami, dokładam również do mojego tutaj kuferka. Jeszcze kilka rzeczy płynnych, tu jeszcze za chwilkę schowam szczoteczkę, ale piję kawę, więc jeszcze zęby jeszcze raz umyję po kawie i siatka mi się, słuchajcie, zacięło się, no. Biorę ze sobą laptopa, ponieważ będę chciała coś dla Was jeszcze tam móc nagrywać, obrabiać, montować. Biorę statyw, biorę selfie sticka. No, także ja już jestem w pełni gotowa na wyjazd. Także zdrówko. Odkładam te papiery, myję ręce, myję ząbki i dołożę sobie jeszcze właśnie szczoteczkę. Jeżeli chodzi o moja stylizacja na wyjazd jest taka, czyli oczywiście na sportowo jak najbardziej luz bluz. Zaraz Wam pokażę, mam te spodnie takie, w takie wiecie, takie te śmieszne. O, proszę bardzo, właśnie mi pokazuje, że baterię zaraz będę miała rozładowaną, także ja ładuję telefon. I jeszcze tyle, ile zdążę. Nawet nie wiem, gdzie mam powerbanka. Nie wiem, czy Oli go może nie wzięła. Nie mam pojęcia. Zaraz będę szukać i odezwę się do Was już, myślę, że z samochodu. Myślę, że już z auta. Także do usłyszenia. Życzę Wam przemiłego dnia. A jeżeli ktoś ma dzisiaj urodziny, to oczywiście buziaki i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pa jo! Do usłyszenia. Dziękuję.